Hubert Biskupski, witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest Artur Soboń, wiceminister finansów. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, został przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustaw w Polskim Ładzie. Kiedy projekt stanie się ustawą? No, mam nadzieję, że przed nami intensywne, ale możliwie krótkie prace parlamentarne. Ja oczywiście nie jestem tym, który powinien limitować te prace, no ale najpóźniej w czerwcu. Czy to już jest koniec zmian w tym wielkim, flagowym projekcie? Jeśli chodzi o PIT, tak. To jest projekt, który oznacza jednolity system podatkowy w roku 2022 i taki sam w roku 2023, jeśli oczywiście nie będzie zmian, to w kolejnych latach również. Natomiast przedstawimy za chwilę do konsultacji zmiany w podatku CIT, czyli zmiany w podatku dochodowym już dla przedsiębiorstw. Kiedy rozpoczną się konsultacje i czego będą dotyczyć? Te zmiany w CIT-cie, tak? Tak, mówimy o CIT-cie, tak. Nie chciałbym, dopóki one nie opuszczą ministerstwa, mówić o szczegółach, ale poza różnymi technicznymi kwestiami i pewnymi ułatwieniami dla przedsiębiorców, także tymi, które nam sygnalizowano, będzie tam również kwestia minimalnego CIT. Minimalnego, czyli? Czyli tej propozycji, którą złożyliśmy w Polskim Ładzie, no, która w zderzeniu z burzliwym otoczeniem dzisiaj, z tymi warunkami, w których funkcjonuje polska gospodarka po agresji rosyjskiej na Ukrainie, one się radykalnie zmieniły, mamy dużo trudniejszą sytuację zewnętrzną, przede wszystkim z tą putinoinflacją na czele. Być może to nie jest dobry czas na to, aby testować pewne nowe rozwiązania. Być może warto byłoby jeszcze je przekonsultować i się nad nimi tutaj wspólnie z przedsiębiorcami zastanowić. Taką propozycję przedsiębiorcom złożymy. Kiedy poznamy APK, czyli tę aktualizację planu konwergencji, czyli no, uaktualnienie budżetu, mówiąc ludzkim językiem? Uczciwie mówiąc, no, bardziej wieloletnią prognozę finansową, mówiąc ludzkim językiem, bo oczywiście sam budżet no, musi przejść swoją ścieżkę legislacyjną, gdyby miał być zmieniany, ale ja oczywiście jestem dzisiaj w Katowicach, więc nie mogę potwierdzić na pewno, czy na posiedzeniu Rady Ministrów najbliższym ten punkt porządku jest, ale no, jeśli nie jest, to za chwilę będzie, być może już na najbliższym posiedzeniu rządu, więc w tym tygodniu, w najbliższych dniach. Premier mówił dzisiaj między innymi o tym, że trzeba lekko schładzać gospodarkę, ponieważ rośnie nam i to bardzo silnie inflacja. W jaki sposób to schładzanie ma następować i gdzie będziecie szukać oszczędności? No zawsze to jest ta sama historia, czyli bardziej restrykcyjna polityka monetarna i to już się dzieje i skutki tego to bank centralny. A z drugiej strony również ograniczenia w polityce fiskalnej. I no, najkrócej mówiąc, nie szukanie nowych wydatków, tylko szukanie konsolidacji tego budżetu. No i oczywiście jak największy udział wydatków inwestycyjnych ze współfinansowaniem także środkami zewnętrznymi. To myślę, czyli będzie KPO. Główny motor finansowania inwestycji w najbliższym czasie. No właśnie, w jaki sposób pobudzić inwestycje? Bo tutaj mamy, widzimy, że wzrost PKB jest głównie finansowany, głównie powodowany tą konsumpcją i to jest w długim okresie dość niebezpieczne, bo napędza inflację. Nie widzimy tej drugiej nogi, czyli tej nogi inwestycyjnej. Jak pobudzić inwestycje? Akurat nastroje konsumpcyjne po wybuchu wojny są no, dużo gorsze i wszystkie badania na to wskazują, więc tutaj bym raczej spodziewał się sceptycyzmu konsumentów, ostrożności pewnej. Natomiast produkcja przemysłowa, niskie bezrobocie, wysoka dynamika PKB, całkiem dobry jak na ten okres po przejściach, czyli epidemia, potem szok surowcowy, potem szok wojenny, jednak stopa inwestycji. To nie jest tak, że my mamy tutaj jakąś radykalną dysproporcję, natomiast rzeczywiście dzisiaj musimy wzmacniać
realizację tych projektów inwestycyjnych, zachęcając i do inwestycji prywatnych. Stąd też na przykład estoński CIT, który zachęca firmy do inwestowania już ponad 4000 tych większych podmiotów na taką formę opodatkowania od początku roku się zdecydowało, a z drugiej strony wydatki publiczne i realizacja inwestycji publicznych, także z wykorzystaniem środków zewnętrznych, ale i krajowych, takich jak Bank Gospodarstwa Krajowego, bo to jest też część Polskiego Ładu. Mamy nadpodaż pieniądza w tej chwili na rynku. Jak ściągnąć te pieniądze z rynku? Obligacje, między innymi może poprzez zwiększanie poziomu oprocentowania obligacji Skarbu Państwa. Mamy wysokie stopy procentowe i generalnie w całej Europie problem inflacji. Problem inflacji zresztą jest problemem globalnym. On się zwielokrotnił tutaj w tej części świata na skutek agresji rosyjskiej na Ukrainę. Więc czas taniego pieniądza się skończył. Ale jeśli chodzi o potrzeby pożyczkowe, one są zaspokojone w ponad 2/3 już na ten rok i wszystkie te transze obligacji idą zgodnie z harmonogramem, zgodnie z naszymi przewidywaniami. Nie zamierzamy tutaj dokonywać żadnych radykalnych zmian. Mamy dobre, stabilne ratingi. Jesteśmy tutaj Ale będziecie starali się podnieść dobrej komunikacji z rynkiem. Podnieść oprocentowanie obligacji po to, żeby w jakiś sposób zmotywować między innymi banki do tego, żeby one podnosiły oprocentowanie lokat, tak żeby pieniądze z rynku ściągać? Na pewno dzisiejsza zapowiedź premiera oznacza to, iż jeśli banki same nie będą korygowały swojej polityki w zakresie depozytów, no to będziemy oczywiście szukali instrumentów, które będą zachęcać do tego, aby te marże były jak najmniejsze i aby te depozyty były jak najbardziej korzystne dla klientów. Czyli to jest między innymi likwidacja WIBOR-u? To jest między innymi nowa propozycja podstawy do polityki kredytowej banków, którą ci zaproponował pan premier. Bardziej korzystna dla klientów. Czy uda się oszacować, ile kosztuje nas wojna Putina? No, na dzisiaj to jest co najmniej kilkanaście miliardów, ale ich jest kilkadziesiąt w jakiejś perspektywie takich zagregowanych danych. Jeśli spojrzymy całkiem szeroko, ale powiedzmy, że dzisiaj mówimy o kilkunastu miliardach złotych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.